teraz, proszę państwa, mówię najpierw powoli, jak żółwą ciężale ruszyła maszyna, poszyna gospal. Ale tutaj oni z takim impetem ruszyli, z taką prędkością, że aż nie wypada takich słów mówić. Wystartowali. Ci, którzy jeszcze nie przebiegli przez linię startu, niech się chwilę zatrzymają. Niech się chwilę zatrzymają. Nie, wy już biegnijcie. A zaraz puścimy drugą falę. Będzie bezpieczniej. Zaraz Maciej was puści. Jeszcze chwila. Będzie bezpieczniej. Będzie lepiej, będzie bardziej komfortowo. To wszystko, żebyście mieli, drodzy biegacze, lepszy komfort biegu. I żebyście dłużej byli na fotografiach, uwiecznionych przez naszych kibiców. Tak, to my robimy takie rzeczy celowo, bo tutaj widzimy, paparazzi nagrywają cały czas. Także tym pełnie moglibyście być pominięci, a tak to będziecie w pierwszych liniach. Jeszcze sekunda. Też odliczymy od pięciu. Tym razem od pięciu odliczymy. Macieju, jak będziemy gotowi, to odliczymy od pięciu. Liczymy od 10 jednak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Poszli! Pamiętajcie, że wasze rekordy życiowe są waszymi rekordami świata. Gratuluję wam wszystkim już teraz. Mamy nawet tutaj specjalną kategorię bieg scen. Jest to noc święty Jańska, także wspaniałe wianki na głowie. I szanowni uczestnicy Nordic Walking, prośba, żeby na trasie nie iść jednym szwalerem, jedną linią, ponieważ może was wyprzedzać po jakimś czasie biegacze na 10 km. Gratuluję wspaniałych wianków. W końcu do nocy to Jańska. Można je później spuścić na Jeziorze Szczecińskim. Jeszcze minuta i 34 sekundy, równo 5 minut po starcie 10 km puścimy Nordic Walking. Minuta 23. Minuta 19. Wielkie zniecierpliwienie. Niektórzy już mocno ściskają kijki. Prawie jak Alberto Tomba podczas zjazdu, ale oni tutaj nie zjadą. Oni będą mknęli do mety. Idąc 56 sekund. Przypominam, żebyście nie rozpędzili z kijkami, nie dojść do domu, tylko wrócić do nas tutaj, po medale. 40 sekund. Uśmiechamy się do Miłosza. Dwadzieścia sześć sekund. 20. Uwaga, żeby komuś nie bić kijka w nogę przez przypadek.
Poszli! Wielkie, wielkie brawa dla was! Jeszcze tam małe konsultacje małżeńskie. Numer 93! Wielkie, wielkie brawa! Brawa dla Artura! I jest pierwsza uczestniczka również! Dla niej wielkie, wielkie brawa! Piąteczka! Karolina! Wielkie, wielkie brawa dla Karoliny! Była tak szybka, że naszego fotografa zostawiła daleko w tyle. Nie dał rady. Dobrze, że ma dobry obiektyw. Tak jest. A trzeci na mecie będzie... Czarny wilk, czyli Adrian. Brawo dla Adriana. Brawo oczywiście dla tych dzielnych biegaczy i biegaczek, którzy teraz przemierzają i biegają na drugie kółko. Dla nich również wielkie, wielkie brawa. Oni na to czekają. Tutaj sprint na ostatnich metrach. Proszę Państwa, kiedyś robiłem badania na półmaratończykach i wyszło, że Państwa doping jest dla nich jak żel energetyczny. Tak samo jest to na krótszych dystansach. Także żelu energetycznego tutaj im nie damy, ale Państwa brawa na pewno możemy im dać. Wielkie, wielkie dla nich brawa. Brawa dla Grzegorza, który ukończył wyścig. Brawa również dla Agnieszki. Piąteczka. Piąteczka również. Super. Biega chyba w park ranach codziennie o 9 rano na poznańskiej Cytadeli. Jedenasty zdjął koszulkę, tak mu było ciepło, ale mknie do mety. Numer 83, brawa dla Romana. Bez koszulki nie wiem kto tam jest, Michał Hubert. Także jeden człowiek w dwóch osobach, Michał i Hubert zarówno. Wielkie, wielkie brawa dla Łukasza również, super panie Romanie. Pięknie, pięknie. I kolejna kobieta. Zatrzymujemy się, zatrzymujemy się. Chyba, że pani chciała biec na 10 km. Wielkie brawa, pani Dagmaro. I kolejny uczestnik z nami. Pani Karolina również jest z nami. Wielkie brawa numer 31. Brawa dla Michała, który nigdy nie trenował wieszarstwo. Tomasz jest z nami, Aneta jest z nami. Brawa dla nich, proszę Państwa! Jak to było w dziadach, głucho wszędzie, cicho wszędzie. Co to będzie, tak nie może, proszę Państwa, być. Musi być tutaj głośno. Wielkie brawa dla pana Jana również. Dla Mariusza. Jest z nami Krystian również, wielkie, wielkie brawa. Gratulacje, super. Piwa nie będzie, piwo będzie pani Kasiu dopiero w domu, bo pani prowadzi samochód z tego co wiem, ale wielkie, super, brawo. Super, brawo. I damy Piotra na mecie.
tutaj tak szybko biegł, że zerwał mu chyba numerek. Albo jest numerek z tyłu, Leszek, brawo. Brawo panie Piotrze również, brawo Paweł, brawo Dorota. Brawo Anna. Ta pani chyba normalnie się rozżywa, ponieważ widzę, że biegła chyba w katorżniku. Jak tutaj 4-300, to wcale bym nie był taki pewien, czy to nie jest jakiś ten przed jutrzejszym triathlonem. Brawo Lamarty. Piąteczka, zmęczona, ale szczęśliwa. Tak jest. Uśmiechamy się do Tomka Szajkowskiego, żeby mieć wspaniałą pamiątkę z biegu. I bieg wyprzedzi ostatnie metry na sprincie, na bezdechu. Wielkie brawa na Marcina również. Tak jest, wy wszyscy jesteście zwycięzcami. Postanowiliście zamienić dzisiaj. To nie tutaj, to tam, to tam. Pani musi się cofnąć. Niech pani tam przejdzie, niech pani dobiegnie dalej. Tędy, tędy. Brawo, brawo. Niech pani się cofnie kawałek przez matę. Przez matę, żebyśmy zdołali. Pani czas. Żebyśmy nie pomyśleli, że pani była taka szybka, że mata nie zdążyła złapać. Brawo dla Gai. Brawo dla Arkadiusza, dla Macieja. Piękne imię, panie Macieju. Takie samo jak moje. Proszę państwa, koło przebiegałem 10-kilometrowcy, w którym również można przybić piątki, można bić brawo. Brawo dla Marty! Istnieje lotniczym stylem pan Michał. Patrycja jest również razem z nami. Piąteczka. Super! Daliście radę. Zamieniliście wygodną kanapę. Zamieniliście pilota i na pewno wygodne i ciepłe kapciuszki na buty biegowe i na poznański szczeszynek po to, żeby razem z nami startować i bawić się podczas nocnego biegu świętojańskiego. Ja też chcę piąteczkę. Już 80 osób na mecie. Czyli już 1/3 jest za nami, znaczy za nami, z nami na mecie. Brawo. Super, kolejni biegacze, kolejni. I proszę państwa, to jest mężczyzna. Żona kazała mu, powiedziała, kochanie, musisz uśpić dzisiaj dzieci. On wziął na biegi i w ten sposób postanowił właśnie to zrobić. Dzieci jeszcze nie śpią, ale na pewno są, mają przebieg, albo myślą, że są w przepięknym śnie. Na nocnym biegu świętojańskim. Brawo dla naszej księżniczki. Pięknie, że trzymałaś, przybijesz mi piątkę. Dzięki. Wielkie brawa również dla ciebie. Pięknie, pięknie. A tu i to. Kieruje, niech pani zawróci! Przez matę musi pani przebiec! 517 i 557.
Wielkie brawa dla Macieja również. Świąteczka, super. Taka wirtualna. A już teraz. Super, świetnie. Kolejne uczestniczki, kolejni uczestnicy z nami. Ale czy kibice są z nami? Jeśli tak, klasijcie w dłonie. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Niech się zrobi. Nad poznańskim Szczeszynkiem głośno. Ze wspaniałym wiankiem Anna. Brawo. Brawo dla Arkadiusza i Agaty. Po medale pani? I kolejna kobieta nam się rozpędziła. I tutaj proszę państwa, w przepięknym wianku, tutaj z kolei mąż musiał powiedzieć: kochanie, idź uśpić dzieci. A żona wyszła z wózkiem i postanowiła je uśpić na biegu świętojańskim. Dzieci znów nie śpią, ale myślę, że jak się obudzą rano, to będą miały piękny sen. Z medalem się obudzą. Pięknie, piąteczka i piąteczka. Pani Urszulo, wspaniale. Super! Małgosia, Małgorzata, Łukasz, Lucyna. Kolejna kobieta i kolejne dziecko, które jeszcze nie zasnęło. Ale ono zaśnie, spokojnie. Brawo dla Pauliny również, 348. Dla Sylwii 279. Tak jest, proszę państwa, pozujemy, pozujemy do zdjęć. Pozujemy do filmów również. Brawo dla Justyny, brawo dla Marleny. Numer 200. Ciastki PZ, ciastki PZ. Tak jest, trzeba czasami uzupełnić te kalorie stracone. W końcu 4300 jest za nami. Czy proszę państwa, mi się myli, czy zaczyna kropić? Także odganiamy, próbujemy odgonić ten deszcz i te chmury, oczywiście oklaskami. Wielkie brawa dla Małgorzaty, Gabrysi, Agaty, Agnieszki. Dwadzieścia dziewięć minut, 23 sekundy już za nami. Jeszcze chwilę i zaczną biegać nasi 10-kilometrowcy. Wielkie, wielkie brawa. Pani na dychę? To tutaj musi pani zawrócić. Tebie z powrotem przez metę. Numer? Kolejna kobieta nam się rozpędziła. Przypominam, 10-kilometrowcy po prawej stronie. Niech pani wróci już. Już może pani wrócić, okej. Okay. Wracamy. Tutaj jest mata, tutaj, tutaj. Te osoby, które biegną na 10 km, muszą się trzymać blisko jeziora. Te, które kończą na 4300, dobiegają już do mety. Meta to tam, gdzie zegar. I z córeczką pani Ewa. Wielkie, wielkie brawa. Pani Magdalena jest również z nami na mecie. Wszystko okej, okay, pani Magdaleno? Tak, spokojnie, spokojnie. Przypominam, te osoby, które biegną na dychę, muszą się trzymać bliżej jeziora. Brawo dla Izabeli, brawo dla Anny Michała. Kolejna Anna jest z nami również na mecie. A
Agnieszka jest z nami, pan Grzegorz jest z nami, Włodzimierz, wielkie, wielkie brawa. Przemysław, super, brawo dla Anny również. Z numerem 100 Agnieszka, z numerem 101 Anna. Trzydzieści jeden, 38. Numer 108 Ania również jest z nami na mecie. Już mamy pierwsze osoby Nordic Walking. Waldemar i Roman. Chyba mi żaden wcześniej nie przełknął Nordic Walking. Dariusz jest z nami również na mecie Nordic Walking. To jest chyba pierwsza trójka. Wielkie, wielkie brawa. Elżbieta jest z nami również. Powodę zakręcamy przy bramie w lewo i w lewo i podchodzimy do namiotu Astry, czyli naszego sponsora, partnera. I kolejni uczestnicy. A ta pani wygrała w kategorii bieg z psem, pani Katarzyna. Piesek był na spacerze, 4300 zaliczone, pięknie. Z dwójką dzieci biegła Paulina. Elżbieta również jest z nami na trasie. Z trójką dzieci, przepraszam. Prosto z bydgoskiego teatronu biegła Anna. Anna, dobrze patrzę? Anna? Katarzyna jest również z nami. Super, piąteczka. Startowali World Run tegorocznej edycji. A teraz tutaj Magdalena i Tomasz. Ile kilometrów było tam przebiegnięte? 4300 tu, a na World Running? 8 kilometrów, wspaniały wynik. Dorota również. Czyli Adam Małysz dopiero dogonił po 8 kilometrach. Ja przypomnę, proszę Państwa, że Państwa czasy online są na stronie internetowej maratończykpomiarczasu.pl. Sponsorem imprezy jest Poznańska Palarnia Kawy Astra, Perfect Body Center, Akuku, Goko Restauracja Japońska, Klinika Stomatologiczna IQ Dent, Junon oraz Lightbox. I kolejny uczestnik Nordic Walking. Jeszcze chyba nie było zwycięzcy na 10 km. Jeszcze nie. Maciej mi będzie tam informował. Macieju, jak będzie, to kliknij mi. I trzy aniołki Charlie'ego biegną. Justyna, Małgorzata i Marzena. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Adrian Graczyk, wiemy, że jest... że prowadzi w tym wyścigu na 10 km. On już tutaj chyba wbiega. Adrian Graczyk! Wielkie, wielkie brawa! Jest ją! Numer 1! Nie, to Jakub. To Jakub. Czyli zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Ale piąteczkę przybija. Wielkie,
Przepraszam, z numerem 1 oczywiście to był zwycięzca, ale mi... Ja zostałem wprowadzony w błąd i za imię powiedziałem. Jakub Musiał! Wielkie brawa dla Jakuba Musiała! Jakub Musiał zwyciężył na dychę. Wielkie brawa dla Macieja. Brawa dla Tomka. Jakub Musiał zwycięzcą nocnego biegu świętojańskiego. Przepraszam oczywiście za pomyłkę i w kwiecistym Bianku Anna. Brawo również dla Tomasza, który ukończył dyszkę. Brawo dla Agnieszki numer 511, Natalii 214. Zostawi najwięcej sił na przed metą, numer 286, już jest z nami. Ma na imię Wojciech, o ile dobrze widzę. A numer 405, Leszek. Wielkie, wielkie brawa. Jest również Adam, numer 189. Jest również pan Marek, 657, wielkie, wielkie brawa. Numer 628 to Dominika. Joanna 340. Konrad 643, wielkie, wielkie brawa. Ale czy są z nami jeszcze kibice? Jeśli tak, to wielkie, wielkie brawa dla naszych uczestników! Oni naprawdę potrzebują jak tego żelu energetycznego waszych braw! Po to, żeby dobiec do mety. Właśnie, tak, numer 819. Usłyszał wasze brawa od razu. Ucieszony. Nawet nie zwalnia po medal. Wielkie brawa dla Małgorzaty. I kolejna Małgorzata, Dorota również. W podskokach przymierzyła linię mety Beata. Co za wyznania, to dzięki Dobie ukończyłam, cieszymy się. Sławomir, numer 78. Wielkie, wielkie brawa. I numer 771. Anna. Numer 711. Piotr. Marcin jest również z nami, Justyna również. Baby, 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 baby
Jolanta również z nami, Kornelia jest z nami. Weronika, wielkie, wielkie brawa dla Weroniki, piąteczka. Bartosz jest z nami. Brawo dla Roberta, brawo dla Michała, brawo dla Beaty. Monika jest również z nami. Tutaj medal, medal, medal. Tutaj musi się pan cofnąć, tutaj po medal. Jest z nami Joanna, jest z nami Danuta. Uśmiechnięte, zadowolone. Monika. Brawo dla pani Izabeli! Super! Brawo dla Artura! I dla Katarzyny! Pięknie, pięknie! Miło, kiedy właśnie małżeństwa chodzą razem, nawet z gigami. I według nieoficjalnych wyników wiemy, że zwyciężczynią na dychę wśród kobiet pogorzelska Anna. Jest z nami już również druga na mecie wśród kobiet, Karolina Klubczyńska. I kolejni biegacze. Adam, Konrad. Jakub, wielkie, wielkie brawa. Magdalena, ten, który kocha Jeżyce, to Adam. Białe koszulce, I love Jeżyce. Jest z nami Łukasz, numer 722. Jest z nami Dawid, jest z nami Konrad, wielkie brawa. Brawo dla Anny również. Słuchaj, pani Anno, po medal? Po medal, po medal. Damy radę z medalem, oczywiście. Pani dała radę przejść, to my damy radę z medalem. Brawo dla Tomasza. Proszę Państwa, ale znowu żyjesz jak w dziada. Głucho wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Na to, proszę Państwa, oni potrzebują tego żelu energetycznego. Oni potrzebują Waszych braw. Dlatego teraz prawa ręka w górę, lewa ręka w górę i klaszczemy! Niech cały Szczeszynek, Szczeszyn i cały Poznań, niech nas usłyszą! W końcu mamy tutaj najlepszych kibiców. Jest z nami Hanna. Łukasz jest z nami również. Stanisław, Monika. Wielkie brawa dla Moniki. Jagoda jest z nami. Bartosz, wielkie brawa dla wszystkich. Zmęczony, ale szczęśliwy Tomasz, numer 768. Tak jest, pokazuje, że jest okej wszystko.
na czworakach, ale dobrnął do mety. Kolejny uczestnik 8-3-3. Wszystko ok? Pięknie. Rekord powitań to najważniejsze, czyli rekord świata. Proszę Państwa, Państwa rekordy życiowe są Waszymi rekordami świata. Nikt już ich na pewno do tej pory przynajmniej nie pobił. A przynajmniej nie wy. Oczywiście, oczywiście, proszę Państwa, ostatnia chwila na popływanie sobie na tych wspaniałych deskach, które, jak przedstawiciel firmy powiedział, mieszczą się zaledwie w małym plecaku, a sprawiają wielką przyjemność. Także zapraszamy, zapraszamy. Być może, że nawet ktoś się później będzie mógł ochłodzić, wyskakując z tej deski. Także jeszcze ostatnie chwile można podejść tutaj do firmy Junon, żeby skorzystać z tej deski. Brawa dla Krystiana. Brawa dla Izabeli. Super, świetnie, Michał. Chciał zrobić coś ślizgiem jak Stoch albo jak Małysz. Łukasz jest również, drugi Łukasz. Również na mecie. Grzegorz jest również z nami na mecie. Sprintersko, to rozwiązuje fotokomórka. Już koniec, już koniec. Już nie ma kolejnej dyski, już dalej nie biegniemy. Na kolana. Padł na kolana, zmęczony, ale szczęśliwy. Brawo dla Jana. Brawo dla Marka. Jest z nami pani Janina. Wielkie, wielkie brawa dla pani Janiny. Super! Agnieszka i Marcin! Po krzykach znaczy, że dobry czas! 48 minut i 53 sekundy dopiero teraz mijają, więc oni mieli znacznie lepszy ten czas. Kolejny chyba czas pobity to Betce Lecha. Krzysztof! Życiówka? Super! Kolejna życiówka. Numer 707 również jest z nami. 526, Wojciech. Gratulacje, gratulacje. Gratulacje również dla Katarzyny. Również wspaniały czas. 49-30. Ci, którzy są w okolicach tamtej bramy, muszą przyspieszyć, żeby minąć metę poniżej 50 minut. 17-16 sekund i będzie złamane 50 minut. Jest o co walczyć, a kibice zagrzewają. Jest złamany chyba czas, jest życiówka, cel 108. Ostatnie sekundy i zmieścili się. Monika się zmieściła poniżej 50 minut. Numer 505 również u Lucja. Marta jest z nami, Marek jest z nami. Fantastyczne czasy. Człowiek, który ukończył w tym roku Warta Challenge, Marcin, numer 503. Jędrzej, Jacek, Weronika, wielkie, wielkie brawa. Patryk również. I z czasem 50-38 biega na metę Sławomir, numer 416. Wielkie brawa dla numer 839 również. Coraz więcej biegaczy na mecie. Numer 822 jest z nami również. Mera sahara tu, mera kinara tu. 845, 612 Dawid, wielkie, wielkie brawa. Super. Marcin 570, wielkie brawa. Andrzej 78.
Dariusz jest z nami. Jakub, Sebastian. Pięknie. Z czołówką przybiegł Jakub. Myślał, że być może, że to jest jakiś... Dopiero będzie biegł do domu, dlatego wziął czołówkę ze sobą. A co nie powiedział pewnie w domu? Kochanie, było to tylko na chwilę. Ze śmieciami, a to już sobie pewnie dyszkę. Ale proszę Państwa, wielkie, wielkie brawa Lani! Oni czekają na Wasze brawa! Snajpersko biegł Łukasz na metę. Marta jest z nami również. A ja przypominam, że ostatnie chwile, żeby skorzystać z desek naszego partnera. Brawo dla Anny, Zenona. Brawo dla Jarosława. Bartłomiej jest razem z nami również. Jesteście wielcy. Jesteście czempionami. Rafał, Marcin, wielkie, wielkie brawa. Brawa dla Joanny, numer 204. Jest z nami Małgorzata, 350, numer. Mirosław, 431. Pogromcy, singler Tradów? Tak jest, dobrze powiedziałem. Numer 253 Piotr i numer 278 Łukasz. Super. Jest Kamil, numer 508. 815 również numer. Sylwia, Sylwia tutaj chyba po medal. Jeszcze, tak się rozpędziła, że już chciała biec dalej. Rozpędzona również Wiktoria, ale Wiktoria musisz również cofnąć się po medal. Tak jest. Medal jest bardzo ważny. Można zawsze go sobie powiesić na szyi i pamiętać, że się biegło w takim wspaniałym biegu, jak bieg nocny, jak nocny bieg świętojański. I Natalia. Proszę Państwa, podczas gdy inni będą biegać, my będziemy robić już ceremonię dekoracji, ale tylko po to, ponieważ wiemy, że niektórzy będą się za chwileczkę rozchodzić, także to nie jest brak szacunku dla tych, którzy biegną, wręcz odwrotnie. Oni będą biegać w momencie, kiedy Państwo będą więcej jeszcze klaskać zwycięzcom. Także proszę Państwa, będziemy teraz oklaskiwać zarówno tych, którzy biegają, jak i tych, którzy za chwileczkę staną na podium. Ja to zapraszam do mnie. Kobiety Karolina Biława, Agnieszka Kijak i Dagmara Jaciuk. Zapraszam również mężczyzn. Już teraz się nie pomylę. Miłosz Popko, Artur Chojnacki i Adrian Szałata. Są to oczywiście zwycięzcy biegu na 4 km i 300 metrów. A tutaj Monika jest z nami, już uśmiechnięta, zadowolona. Wielka piąteczka, pięknie. Super, kolejni uczestnicy. Czy są z nami? 4 km mężczyźni zwycięzcy. Biła Karolina Kijak, Agnieszka Jaciuk, Dagmara. Czy są kobiety z nami? Agnieszka jest, Karolina jest, jest i Dagmara jeszcze nam brakuje. Dagmara Jaciuk, Dagmara Jaciuk. Zapraszamy, zapraszamy również Miłosz. Jest, Artur jest i Adrian jest. Nie, jednego, jeden brakuje. Brakuje pierwszego właśnie, Miłosza. Miłosz Popko, Miłosz Popko. Tak jest, teraz jeszcze nieco młodsi robią sobie pamiątkowe zdjęcia na podium. Kobiety czekają. Czyli czekamy na Karolinę Biławę. Karolina Biławę.
A nie, to przepraszam, na Dagmary Jaciu czekamy. Dagmaria Jaciu, Dagmara Jaciu. Dagmara Jaciu, czy mnie słyszysz? Być może ona pobiegła jeszcze na drugie kółko. Jeśli ktoś ją tam widzi, że ona gdzieś tam biega, to Dagmara, zapraszamy ciebie tutaj, zawróćcie ją. Biegliśmy dzisiaj tylko dychę i 4300. Teraz będziemy nagradzać 4300. Pięknie Grzegorz, szczęście, ucieszony, zadowolony. Ze Słupska przybiegł prosto. Super, brawo dla Dominiki również. Brawo dla Agnieszki, piąteczka. Dagmara Jaciuk, czy jest z nami już Dagmara Jaciuk? Chyba, że pojechała do Grodziska. Dobra, to zrobimy ceremonię dekoracji mężczyzn najpierw w takim razie. To zapraszam mężczyzn już za podium. Miłosz Popko za pierwsze miejsce podium. Miłosz Popko. Za podium na razie. Artur Honacki za miejsce drugie i Adrian Szałata za miejsce trzecie. Jesteśmy przygotowani? Anna Kuligowska. Zaraz będzie wręczać medale, puchary. Ona mężczyzn wybiera do dekoracji. Panowie, poczekajcie, poczekajcie jeszcze chwilę. Za podium. Już się mężczyźni spieszą. Miejsce trzecie. Czas 17:10. Czarne wilki. Adrian Szałata. Miejsce drugie. Bóg honor ojczyzna z Poznania! Artur Chojnacki! And the winner is! Zwycięzcą biegu jest prosto z Żar! Miłosz Popko! Proszę Państwa, klaszczemy zarówno zwycięzcę na podium, jak i biegaczom i biegaczkom, którzy teraz biegają. Wielkie gratulacje. A czy dotarła już do nas Dagmara? Dagmara Jaciuk. Dagmara Jaciuk, czy jesteś z nami? Czy jest z nami Dagmara Jaciuk? Chyba za chwileczkę będziemy musieli zrobić dekorację. Dagmara Jaciuk. Po raz pierwszy. Dagmara Jaciuk po raz drugi. To jeszcze raz powtórzę. Dagmara Jaciuk po raz pierwszy. Dagmara Jaciuk po raz drugi. I Dagmara Jaciuk po raz trzeci. Niestety nie sprzedana, ale tutaj zapraszamy ciebie za podium, a jeżeli ciebie nie ma, to już zaczynamy w takim razie ceremonię, dekorację. Nie ma Dagmary? Może pobiegła na kolejne kółko. To zapraszam was, panie, w takim razie za podium. Proszę państwa, trzeci nocny bieg świętojański. Anno Domini 2017. Najlepsze specjalistki od biegu 4,3 km. Miejsce trzecie. Wzywana długo, ale jeszcze do nas nie przyszła. Może już jest w Grodzisku Wielkopolskim. Dagmara Jaciuk! Nie ma. Miejsce drugie. I srebrny medal. Park Grand Poznań z Robakowa. Agnieszka! A zwyciężczynią biegu jest prosto z Żar, przepraszam, numer 234, miejscowość, imię Karolina, a nazwisko Biława. Wielkie, wielkie brawa. Wielkie, wielkie brawa. Dziewczyny, jeszcze nie schodzimy, jeszcze nie schodzimy. Będą. Pirotechnika musi być.
Na stadionach zakazana, ale u nas nie. Uwaga, 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 żeby się tutaj nie oparzyć. Agnieszka numer 682 jest z nami. Agnieszka 765, Jadwiga jest z nami. Julita, wielkie brawa. Paulina, wielkie brawa. I biegną kolejni uczestnicy, dyszki. I teraz wspaniałe, piękne zdjęcia wyjdą. Numer 630. Wszystkie są oczywiście wspaniałe, ale te o Zmierzchu wodzą równie pięknie. Edyta, pięknie. Jest z nami Agnieszka, Paulina, wielkie, wielkie brawa, super. Wielkie brawa dla kolejnej Agnieszki, 723 numer. Pięknie, uśmiechnięta, zadowolona. Jest z nami Marta, wielkie brawa, Dorota, także. Oj, telemarkiem tam jechał, jak Kamil Stoch. Wielkie brawa dla Jana, 636. I dla Marty 635. Pierwszy raz Marta wyprzedziła Jana. Proszę Państwa, dziękowaliśmy dzisiaj organizatorom, dziękowaliśmy naszym sponsorom, dziękowaliśmy i biliśmy brawa dla uczestników. Ale im też już raz, co prawda, biliśmy brawa, ale im się naprawdę one jeszcze raz, co najmniej raz należą. Dlatego teraz, proszę Państwa, wielkie, wielkie brawa dla naszych wolontariuszy! Wolontariusze, jeśli nas słyszycie, wielkie brawa płynące z głębi naszego serca dla was! Paulina, wielkie brawa, super, Marta także jest z nami. Marcelina z przepięknymi kwiatami na głowie, piąteczka. Tak jest, proszę Państwa, można się iść posilić drążówką, można napić się wody, ale przede wszystkim nie coś, co można, tylko coś, co trzeba, czyli trzeba zostać z nami do samego końca, żebyśmy razem mogli się cieszyć do samego końca. Gratulujemy oczywiście wszystkim uczestnikom, wszystkich uczestników, którzy teraz biegają.
Spokojnie, spokojnie, wszyscy w nerwach. Zapraszamy wszystkich uczestników. Wszystkich uczestników zapraszamy tutaj, spiszemy numery. Medale się znajdą, będą do Państwa dostarczone. Okazuje się, że firma, która dostarczała medale, o jeden karton za mało dostarczyła, ale proszę się nie przejmować, one na pewno się znajdą i dotrą do Państwa, dotrą do wszystkich uczestników medale. Brawo dla Moniki. Anety dla Agnieszki. Tutaj dziewczyny zostańcie, musicie dostać spisane numery i medale do Was dojadą do domu. Także proszę się nie przejmować, każdy medal pamiątkowy otrzyma, każdy będzie mógł sobie powiesić w domu. Katarzyna również, wielkie brawa, tutaj zapraszamy. Przepraszamy oczywiście wszystkich, medal to bardzo ważna rzecz, ale to nie jest tak, że one do Państwa nie dotrą, one do Państwa dotrą. Tylko, że podstawowo, także na pewno ten medal do Państwa dotrze. Bettina, wielkie brawa. Tutaj zapraszam, Bettina tutaj. Także przepraszamy, ale te medale do Was dotrą. Wielkie, wielkie brawa. Słynni Kenijczycy, tutaj też zapraszamy Was. Tutaj, zapraszamy tutaj. Panowie, tutaj są. Wielkie, wielkie brawa dla kolejnych uczestników. Tak jest, piąteczka, panie Macieju. Piąteczka i tutaj. Pani Katarzyna, wielkie, wielkie brawa również. Wielkie brawa dla Violetty. Wielkie brawa dla Marzanny. Tutaj musimy pani numer spisać. Niech panie nie uciekają, niech panie nie uciekają. Oczywiście ten się tylko nie myli, kto nic nie robi. Na to państwa biel naprawdę dzisiaj bardzo przepraszamy za to. Zapraszamy tutaj. Medale do was dotrą po prostu drogą pocztową. Tutaj pani Anna również. Brawo, brawo. Brawo dla kolejnych uczestników. A medale do Państwa dotrą. Spokojnie, dotrą drogą pocztową. Tak się niestety nieraz zdarza. No to tutaj numery będą spisane i do Państwa dotrą, także spokojnie. Każdy ten medal na pewno otrzyma. Tak, wcześniej powiedziałem, ten się nie myli, tylko ten, kto nic nie robi. A tutaj organizatorzy dołożyli wiele, wiele serca w organizację. Po prostu się zdarzyło, że jeden karton rzeczywiście mniej dojechał. W biegach dzieci również rozdawaliśmy nieraz po dwa medale i przez to też pewnie tych medali mogło teraz zabraknąć. Numer 680 jest z nami również na mety. Medal do pani dotrze pod co? I od razu mówię tej grupie, która teraz przybiegła. Medale będą docierać do państwa pod co? I
tam wspaniała grupa robi sobie zdjęcia. Gdzie ta meta? Gdzie ta meta? Jeżeli się obrócicie, to właśnie na tle niej robicie sobie zdjęcia. Ja zapraszam do siebie Izabela Jokrzeci-Frąckowiak, jako Liliannę Kaszczyk, Elżbietę Południak oraz Waldemar Wolek, Roman Frąckowiak i Dariusz Łagowski, czyli zwyciężczynie i zwycięzcy Nordic Walking. 4 kilometry 300 za nimi z kilkami, ale dali radę. Za podium na pierwszym miejscu stanie Izabela. Za drugim miejscem podium Liliana, ale na razie za jeszcze. I na miejscu trzecim, za miejscem trzecim Elżbieta. Czy jest z nami Elżbieta? Jest. Już słyszę, że jest. Gdzie pani Elżbieta? Gdzie jest Elżbieta? Jest. Idzie. Proszę Państwa, rozpoczynamy ceremonię dekoracji Nordic Walking. Trzeci nocny bieg świętojański. Miejsce trzecie wśród Nordic Walking kobiet. Elżbieta Południak! Miejsce drugie i srebrny medal z Poznania. Liliana Kaszczyk! A zwyciężczynią prosto z Wielenia Izabela Okrzesik-Frąckowiak! Macieju, wręczamy nagrody. Tak, puchary i nagrody będą wręczone za chwileczkę. Przeżywam jeszcze raz. Izabela Okrzesik-Frąckowiak, Liliana Kaszczyk, Elżbieta Południak. Wielkie, wielkie brawa! Wiem, że niektórzy z Was mają teraz ręce zajęte pysznymi rozrzutkami lub wodą, ale naprawdę zachęcam do klaskania. Tak jest, kobiety na podium. A teraz za podium zapraszam pana Waldemara za miejsce pierwsze, pana Romana za miejsce drugie i pana Dariusza za miejsce trzecie. Na razie za podium. Za podium. Ceremonia dekoracji Nordic Walking 4300. Miejsce trzecie i brązowy medal. Dariusz Łagowski! Synem! Miejsce drugie i srebrny medal z Wielenia. Mąż chyba pani Izabeli. Roman Frąckowiak! A na miejscu pierwszym Nordic Team Gniezno z Gniezna, Waldemar Wołek! I teraz kolejna. Oczywiście oklaskujemy zwycięzców Nordic Walking, ale proszę Państwa, oklaskujemy również uczestniczkę biegu, która teraz przebiega pod niebieską bramą Olimpu, a teraz biegnie do nas. Ostatnie metry, ona potrzebuje Waszego wsparcia. Numer 151, wielkie, wielkie brawa. Już możemy się zatrzymać, już jesteśmy na mecie, już jesteśmy na mecie.
Zapraszam już. Zapraszam już w okolice podium Annę Pogorzelską, Karolina Krupczyńska i Monika Lechman. Czy są z nami te trzy wspaniałe kobiety? Czy są z nami również Jakub Musiał, Adrian Graczyk i Tomasz Koeps? Kobiety są z nami. Anna, Karolina i Monika. Są i są. Czyli Anna za pierwsze miejsce podium, Karolina za drugie i Monika za trzecie. Na razie za podium. Brakuje miejsce trzecie, czyli Monika Lechman. Jest już. Trzeci nocny bieg świętojański, ceremonia dekoracji zwycięzczyń. Biegu na 10 km Anna Domini 2017. Miejsce trzecie. Recha Balans 45-33. Monika Lechman. Lejman, przepraszam. Monika Lejman. Miejsce drugie. Drużyna Szpiku 42-51. Z Poznania. Karolina Krupczyńska. A zwyciężczynią biegu jest z Poznania z czasem fantastycznym 43-24 Anna Pogorzelska. A tymczasem wielkie również brawa dla Krzysztofa i dla Anity. Wielkie, wielkie brawa. Już sekundka, niech Państwo się zatrzymają. Ania, zapraszam Ciebie tutaj. Dwie osoby kolejne biegły. A tymczasem jeszcze raz gratulacje. Anna Pogorzelska, Karolina Krupczyńska i już teraz się nie pomylę, Monika Lejman. I wielkie, wielkie brawa. Godzina 19:33. A na imię jej... Anna! Wielkie, wielkie brawa dla Anny! Trzymamy już Jakuba Musiała, Adriana Graczyka i Tomasza Koepsa. Koeps! Tomasz Koeps! Miejsce trzecie! 36-35, maratończyk Poznań z Kozieku. Tobie Tomasz Koeps! Wielkie, wielkie brawa. Miejsce drugie. 36-22, Szankowa. Adrian Graczyk! A na miejscu pierwszym, już teraz na pewno się nie pomylę. Pomyliłem się jak biegał, ale teraz już na pewno nie. 35-47, Jarocina, biegacy Jarocin, imię Jakub, nazwisko Musiał! Jakub Musiał, Adrian Graczyk i Tomasz Koeps! Chciałoby się powiedzieć, chwilę trwaj, panowie. Tak jest, teraz czas dla fotoreporterów. Nie mam chyba z nami dzieci, tak że możecie, panowie, powiedzieć teraz seks do tego, do aparatu. No, czekamy jeszcze na uczestników. We'll be right back.
Można jeszcze zrobić sobie oczywiście pamiątkowe zdjęcia. Warto mieć taką pamiątkę.